Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj z okazji Tłustego Czwartku proponuję przygotować pyszne oponki racuszki. Są naprawdę bardzo smaczne, bardzo proste i szybkie w przygotowaniu. Idealnie nadają się nie tylko na Tłusty Czwartek, ale również jako deser bądź jako kolacja. Do przygotowania oponek będę potrzebować 2 jabłka pokrojone w plasterki o grubości około 7 mm. Dziurki w jabłkach wydrążyłam tylko do kremów, ale można użyć takiego urządzenia do wydrążania jabłek. 160 g mąki pszennej, 160 ml kefiru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 całe jajko, 1 lub 2 łyżki cukru pudru, szczypta soli, około łyżeczki aromatu waniliowego i niecała łyżka spirytusu i trochę mąki do posypania krążków jabłkowych. Będę jeszcze potrzebować olej do smażenia. Ja moje oponki będę smażyć we frytownicy, ale można też usmażyć je w garnku lub na patelni. Frytownicę już włączyłam i przygotowuję ciasto. Do mąki dodaję jajko, szczyptę soli, łyżeczkę aromatu waniliowego, łyżeczkę proszku do pieczenia, kefir i cukier. Wszystkie składniki mieszam mikserem, najpierw bez włączania miksera, a następnie krótko włączonym mikserem mieszam na gładką masę. Ciasto ma konsystencję gęstej śmietany. Żeby oponki nie nasiąkały tłuszczem w czasie smażenia, dodaję około 10 ml spirytusu. Po krótkim wymieszaniu ciasta ze spirytusem ciasto jest już gotowe. Teraz każdy krążek jabłka posypuję lekko mąką. Dzięki temu sok, który wypłynie ewentualnie z jabłek, po prostu zostanie wchłonięty przez tę mąkę. Wszystkie jabłka mam już posypane delikatnie mąką i mogę teraz smażyć racuszki. Olej w międzyczasie już mi się rozgrzał we frytownicy. Olej we frytownicy ma teraz temperaturę około 175 stopni. Nie powinien być zbyt gorący, żeby racuszki zdążyły się w środku dosmażyć. Dokładnie obtaczam każdy kawałek jabłka w cieście i wkładam do oleju. Jeżeli nie macie frytownicy, temperaturę oleju można sprawdzić suchym patyczkiem. Jeżeli po włożeniu suchego patyczka do oleju zaczną z tego patyczka uciekać bąbelki powietrza, to znaczy, że olej jest dobrze rozgrzany. Racuszki, które wkładamy na olej, powinny wypłynąć na powierzchnię po około 2 sekundach. To oznacza, że olej nie jest zbyt gorący. Otrzepujemy nadmiar ciasta, żeby ono się nie paliło tak osobno w kawałkach w tłuszczu, tylko żeby były całe, ładne kawałki. I teraz smażę racuszki z jednej strony i przygotowuję następne krążki do włożenia do frytownicy. Takie racuszki oponki są bardzo proste, bardzo szybkie do przygotowania. Można je przygotować w zasadzie tak na ostatnią chwilę. Racuszki usmażyły mi się z jednej strony i teraz przewracam je na drugą stronę, żeby się dosmażyły. Jak widać, ładnie wyrosły, są takie puchate.
Po usmażeniu wyjmuję oponki na ręcznik papierowy, żeby obciekły z nadmiaru tłuszczu. W ten sam sposób smażę wszystkie oponki. Gotowe oponki można polukrować lub posypać cukrem pudrem. Ja dzisiaj posypuję cukrem pudrem. Pyszne racuszki oponki są już gotowe do podania. W środku wyglądają tak. Ciasto jest ładnie wyrośnięte. Cienka warstwa ciasta otacza jabłkowy, soczysty środek. Są naprawdę bardzo smaczne. Skórka jest delikatna, nie jest gruba, nie jest nasiąknięta tłuszczem. Oponki są naprawdę bardzo smaczne. Pyszne oponki racuszki na tłusty czwartek i nie tylko. Chętnie zjadane zarówno przez dzieci, jak również przez dorosłych. Naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.